Kawałek Gliwic w kosmosie. Gliwicka firma kosmiczna KP Labs planuje wprowadzenie na orbitę dwóch technologii na pokładzie rakiety Falcon 9 firmy SpaceX w najbliższych tygodniach. Co to za technologia i po co zostanie wysłana w kosmos? O tym Paweł Jędrusik. W kosmos polecą satelita Intuition One i komputer pokładowy Antelope. Intuition One to nanosatelita o masie nieprzekraczającej 12 kg i rozmiarów dużego pudełka po butach. Na orbicie satelita nieco zwiększy swoje rozmiary poprzez rozkładane anteny oraz panele słoneczne. Pomimo niewielkich gabarytów, satelita jest wyposażony w szereg podsystemów. Innowacją firmy KP Labs jest to, że na orbicie satelita będzie mógł wykonywać zdjęcia tak zwane hiperspektralne i przetwarzać dane już na pokładzie satelity, a to znacznie szybciej niż było do tej pory możliwe. W taki sposób będzie można na przykład pomóc rolnikom. Zrodził się pomysł na to, żeby przetwarzać te dane już na pokładzie satelity, a na Ziemię wysyłać tylko informacje o tym, co i gdzie zostało wykryte. I tak zamiast wysyłać całe gigabajty surowych zdjęć, możemy wysłać krótką informację mówiącą o tym, że na przykład na obszarze pola uprawnego znajdującego się pod Gliwicami wykryto jakąś chorobę, coś złego dzieje się z tymi uprawami i tą informację mamy od razu. Dokładna data wysłania satelity na orbitę nie jest jeszcze znana. Nieoficjalnie mówi się o początku listopada, ale sprzęt jest już w Stanach Zjednoczonych. Transmisja z wydarzenia odbędzie się w internecie na kanale YouTube To Jakiś Kosmos.